Joanna Krupa ogłosiła, że rozstaje się ze swoim mężem Douglasem Nunesem, z którym była związana od 2017 roku i z którym wychowywała córkę urodzoną w 2019 roku. I o ile same rozstania w showbiznesie to chleb powszedni, tak rozstanie niedługo po przyjściu na świat pociechy może już nieco bardziej zaskakiwać. Tym bardziej, że przypadek Joanny Krupy nie jest odosobniony. W polskim showbiznesie mieliśmy kilka przypadków znanych matek, które rozstawały się ze swoimi partnerami niedługo po przyjściu na świat ich pociech, czy nawet jeszcze w ciąży. Tak było chociażby w przypadku Joanny Opozdy, która rozstała się z Antkiem Królikowskim po tym, jak okazało się, że ten ma romans sąsiadką. Szczęścia w miłości nie miała również Anna Wędzikowska, która była związana z Patrykiem Ignaczakiem, z którym rozstała się rok po urodzeniu ich córki, oraz Janem Bazylem, z którym rozstała się 2 lata po urodzeniu córki. Dość mocne perturbacje przeszła też Aneta Zając, która rozstała się z Mikołajem Krawczykiem rok po urodzeniu się ich bliźniąt. Podobnie było w przypadku Weroniki Rosati, która rozstała się z Robertem Śmigielskim niespełna pół roku po urodzeniu ich córki. Zjawisko, które uwidaczniają nam gwiazdy z pierwszych stron gazet, nie ogranicza się tylko do show biznesu. Według danych GUS-u za 2021 rok aż 30% dzieci wychowywanych jest obecnie przez samotnych rodziców. Z czego to wynika? W dużej mierze ze zmian socjologicznych. Samotni rodzice jeszcze nie tak dawno temu byli piętnowani ze względów kulturowych czy religijnych. Z tego powodu bardzo często nawet osoby, które były w nieszczęśliwych związkach, wolały trzymać się partnera, z którym im się nie układało, niż narażać się na ostracyzm ze strony całego otoczenia. Obecnie samotne wychowywanie dziecka nie jest niczym dziwnym, dlatego więcej osób w trudnej sytuacji związkowej woli samotnie wychowywać dziecko, niż pozostawać w relacji z partnerem, z którym im się nie układa. Dochodzi też aspekt czysto ekonomiczny. Kiedyś dużo trudniej było utrzymać się samotnemu rodzicowi, ponieważ jedna pensja nie wystarczała na utrzymanie domu i dzieci. Wystarczyło, że partner nie płacił alimentów, aby znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Samotni rodzice mieli też kiedyś dużo mniejsze szanse na znalezienie sobie nowego partnera po rozpadzie ich poprzedniego związku. Nie mieli zwyczajnie czasu ani możliwości, aby poznać kogoś nowego, ponieważ ich życie towarzyskie stawało się bardzo ograniczone ze względu na fakt, że przez większość czasu musieli pracować, a potem zostawać w domu, aby zajmować się dzieckiem. Wszystko zmieniły jednak współczesne aplikacje randkowe, które dają teraz samotnym rodzicom możliwość szukania nowego partnera w drodze do pracy czy po powrocie do domu, kiedy zajmują się dzieckiem. Są to jednak ogólne powody, dla których ludzie swobodnie decydują się na samotne rodzicielstwo. Diabeł natomiast jak zwykle tkwi w szczegółach. Co najczęściej jest czynnikiem zapalnym, który doprowadza do rozstania, zwłaszcza na tak wczesnym etapie, jak w przypadku wcześniej wspomnianych gwiazd z pierwszych stron gazet. Wyobraź sobie, że masz żaglówkę i kupujesz do niej liny. Zamiast wybrać te najlepsze, które mają wysoką wytrzymałość, decydujesz się na możliwie najtańsze, które mają bardzo małą wytrzymałość. Wypływając swoją łódeczką na spokojne wody, kiedy świeci słoneczko, w żaden sposób nie odczuwasz tego, że liny nie należą do super wytrzymałych. Pewnego dnia, będąc na środku oceanu, niespodziewanie przychodzi jednak sztorm. Próbujesz zawiązać żagle, jednak podmuch wiatru powoduje mocne szarpnięcie masztu i lina, która trzymała, pęka w najbardziej krytycznym i potrzebnym Ci momencie. Dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce, kiedy jesteśmy w związku, który nie ma zbyt mocnych fundamentów lub jesteśmy schwiejnym partnerem i zachodzimy w ciążę. Ciąża i narodziny dziecka to prawdziwy sztorm i test wytrzymałościowy dla związku, którego wiele par nie wytrzymuje i pęka, niczym ta lina, którą próbowałaś przywiązać maszt. Wasz związek mógł w miarę dobrze funkcjonować, kiedy świeciło słoneczko i nie było żadnego wiatru, a w momencie, kiedy pojawiają się pierwsze chmury, a z czasem nawet pioruny, lina z pewnością pęknie i w związku może pojawić się kryzys. Dlatego pamiętaj, przed powiększeniem rodziny, w miarę możliwości, upewnij się, że znasz własnego partnera wystarczająco dobrze i wiesz, jak zachowuje się nie tylko w czasie na dobre, ale również na złe. Stresowe i kryzysowe sytuacje najlepiej pokazują, czy wasz związek jest faktycznie trwały i czy przetrwa wyzwania, które mogą pojawić się, kiedy będzie narażony na większą ilość napięć, których niestety nie brakuje, zwłaszcza kiedy decydujemy się na powiększanie rodziny. Sytuacja, w której nasz związek przechodzi kryzys w momencie zajścia w ciążę czy pojawienia się dziecka, jest bardzo często dużym szokiem i czymś, czego kompletnie się nie spodziewamy, bo często związek ten bardzo dobrze funkcjonował przed przyjściem na świat dziecka. Kryzys pojawił się dopiero po jego pojawieniu się na świecie. Znacznie bardziej tragiczny scenariusz rozgrywa się, kiedy mamy świadomość tego, że z partnerem nie do końca nam się układa, albo że nie mamy w nim oparcia, ale liczymy na to, że kiedy
będziemy w ciąży, albo kiedy pojawi się dziecko, to ten nagle magicznie się zmieni. Nagle się bardziej zaangażuje, spoważnieje, porzuci stare nawyki albo nałogi. Spoiler alert, nie zmieni się. Jeżeli wasza relacja nie układała się albo była chwiejna, jak byliście razem i waszym jedynym zmartwieniem był wybór filmu na wieczór, to możesz być pewna, że nie poprawi się, kiedy poszerzycie rodzinę. Wiele osób błędnie zakłada, że ponieważ moment przyjścia na świat dziecka jest tak dużym i zmieniającym życie wydarzeniem, ich partner również się zmieni, ponieważ wymaga tego sytuacja życiowa. No niestety, ale tak zazwyczaj się nie dzieje. Nawet jeżeli partner wykaże chwilową poprawę czy chęć zmiany pod wpływem cudu narodzin, no to z czasem bardzo często wraca do starych nawyków, które jeżeli wcześniej stanowiły problem w związku, to teraz będą jeszcze bardziej spotęgowane. Dlatego pamiętaj, nigdy nie używaj ciąży jako spoiwa związku czy jako kopa motywacyjnego dla partnera, aby się zmienił. Ciąża nie spowoduje, że on nagle magicznie się zmieni czy zacznie mu bardziej zależeć. Może chwilowo odłożyć wasze problemy na dalszy plan, ale prędzej czy później one wrócą. Kolejnym problemem, który jest zabójcą świeżo upieczonych rodziców, jest brak gotowości jednego z nich do nowej roli. Ten problem występuje wtedy, kiedy jednemu z partnerów wydaje się, że jest gotowy na rodzicielstwo, ale niestety po fakcie okazuje się, że tak nie jest. Czasami zdarza się, że zostaje nieco przymuszony przez partnera, a czasami to, jak wyobrażał sobie być rodzicem, znacząco odbiega od tego, jak jest w rzeczywistości. W takich przypadkach bardzo często partner może mieć problem z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości. Może mieć problem z nawiązaniem relacji z dzieckiem, może brakować mu poprzedniej wolności i swobody, może być przygnieciony odpowiedzialnością i oczekiwaniami drugiej strony. Z tego powodu może zaczynać wycofywać się z relacji i szukać powodów, aby nie przebywać w domu, dłużej zostawać w pracy, znajdować sobie nowe zajęcia, znajomych, czy nawet dopuszczać się zdrady. Jest to trochę taki szok termiczny po wyjściu na zimną temperaturę, po dłuższym przebywaniu w cieple. Tylko zamiast zostać w niej, aby się do niej przyzwyczaić, woli wrócić do ciepełka. Pamiętaj, przed powiększeniem rodziny upewnij się, że zarówno ty, jak i twój partner jesteście na tym samym etapie życia i gotowości wejścia na kolejny etap relacji. Jeżeli ty jesteś gotowa na powiększenie rodziny, a twój partner nadal jest na etapie imprezowania czy rozwijania swojej kariery, przyjście na świat dziecka nie spowoduje, że nagle wskoczy na twój poziom gotowości, bo on sam musi do tego dojrzeć, co w przypadku niektórych nigdy się nie dzieje. Dlatego tak ważne jest rozmawianie o swoich priorytetach na wczesnym etapie związku. Pamiętajcie też, że w sytuacji, kiedy w relacji, w której ma pojawić się lub już pojawiło się dziecko, dochodzi do spięć, warto przede wszystkim sięgnąć po specjalistyczną pomoc. Terapeuta par może wam pomóc popatrzeć na relację z boku i posłużyć jako mediator w konflikcie. Oczywiście decyzja o rozstaniu nie powinna przychodzić łatwo. Czasami jednak problemy, które mogą wynikać z samotnego macierzyństwa, będą niczym w porównaniu do tego, kiedy dziecko wychowuje się w domu, gdzie rodzice się nie dogadują. I wtedy rozstanie jest dużo lepszym wyjściem, bo nawet naprzemienna opieka rodziców, którzy są spokojni i zdrowi psychicznie, będzie lepsza niż przez tych znerwicowanych i pogrążonych w wiecznym konflikcie. Dobrym przykładem tego jest dynamika relacji Joanny Opozdy i Jantka Królikowskiego. Nagrałam o tym całkiem osobny odcinek, który możecie obejrzeć klikając gdzieś tutaj.